Rajdy samochodowe są dosyć popularnym sportem na naszym krajowym podwórku. Nazwiska takie jak Kulig, Bublewicz czy Hołowczyc są legendami polskiego motorsportu. Nie dziwota więc, że gry rajdowe są dosyć popularne wśród polskiej społeczności simracerów. Pewnie słyszeliście o Dircie Rally albo o grze WRC, ale co jeżeli powiedziałbym wam, że najlepsza gra rajdowa, do jakiej możecie się dostać, jest w zasięgu dosłownie każdego, kto posiada kierownicę do komputera? Gra, która posiada ponad 700 odcinków, blisko 100 aut rajdowych, najlepszą fizykę jazdy i pójdzie nawet na komputerze zasilanym węglem zbudowanym z ziemniaków. Tak, oto Richard Burns Rally. Richard Burns Rally została wydana po raz pierwszy w 2004 roku przez studio Warthog Games. Niemal od razu gracze zauważyli, że nie jest to gra, która dużo wybacza i posiada dosyć realistyczną fizykę jazdy. Bardzo szybko sprawiło to, że stała się ona platformą, na której rozgrywane były różne mistrzostwa w wirtualnych rajdach. Najwcześniejszą relację z jakichkolwiek mistrzostw stanowi nagranie z pucharu RBRPL z roku 2006, która posiada chyba mój ulubiony fragment komentarza na całym świecie. Jedzie jak najszybciej, co też przyniosło efekt w wygraniu kolejnego rajdu z rzędu. A Łukasz zawsze skromnie powtarza, że po prostu jak pojeb... Jednak w doświadczeniu tej rzekomej wspaniałości przeszkadzało to, że żeby dostać się do tej wspaniałej, wiecie, fizyki i tak dalej, trzeba było troszeczkę zmodyfikować w plikach gry, trzeba było tam się troszeczkę wgryźć. Potem powstał NGP, czyli Next Generation Physics. No i tak samo, trzeba było pogrzebać odrobinkę w plikach. Wymagało to troszeczkę poświęcenia, no i to blokowało takich, powiedzmy, niedzielnych rajdowców przed doświadczeniem tej oto świetnej gry, jaką jest Rysiek. Rewolucję przeprowadził węgierski plugin Rally SimFans, który zmienił tą mordęgę polegającą na tam, wiecie, grzebaniu w plikach i ryzyka, nie wiem, usunięcia dysku twardego na prosty plug and play. Wszystko robi się kilkoma kliknięciami, nieważne czy chcecie porajdować Audi Quattro w Mikołajkach, czy porobić hałasu po prostu kręcąc się dookoła beczki w E36. Przecież nie jestem w tym najlepszy, ale co zrobić? No ba, możecie nawet przejechać się najwspanialszą maszyną w historii rajdów samochodowych. Bez kitu, maluch naprawdę tu jest. I całkiem fajnie się nim jeździ. Jeżeli to nie wywoła uśmiechu na twarzy kibica motorsportu, to chyba nic tego nie zrobi. Najlepsze jest to, że jest to gra darmowa. Nie zawsze tak było. Ja na przykład, 5 czy 6 lat temu, żeby zagrać sobie w tą zmodowaną wersję Ryśka, jeszcze na czeskim pluginie, to w ogóle inny system był, musiałem kupić oryginalną płytę, znaczy to była płyta z CD Action, ale posiadała pełną wersję gry. Zapłaciłem za nią 50 zł, bo to była płyta z CD Action z roku bodajże 2007, w każdym razie dosyć stara gazeta, i musiałem tą pełną wersję gry zmodować, żeby móc zagrać sobie na czeskim pluginie, który do dnia dzisiejszego istnieje, ale cieszy się dużo mniejszą popularnością i zresztą moim zdaniem słusznie. Natomiast dzisiaj wchodzicie na stronę Rally SimFans, klikacie download, wszystko jest zrobione za was i po prostu możecie śmigać. Nie trzeba martwić się niczym, może poza tym, żeby nie zakończyć rajdu na najbliższym drzewie. A propos, system uszkodzeń jest tutaj wyjątkowo niewybaczający. I na początku będzie tak, że sukcesem okaże się dla was każdy odcinek, który ukończycie bez uszkodzenia auta. Dirt Rally, który jest uważany za trudną grę, przy Ryszardzie to pikuś. Po wejściu do gry wita was to. Owszem, muzyka jest odrobinkę zmieniona, ponieważ czułem nostalgię i podłożyłem sobie muzykę do głównego menu wziętą z Colina McRae Rally 3, bo to jest gra, na której ja z kolei się wychowałem. Ale
do rzeczy. Na górze macie po prostu przycisk Rally Symphony Who, klikacie go i jesteście w menu Rally Symphony. Jeżeli chcecie sobie pojechać jakikolwiek odcinek offline, macie Practice, Time Trial, to jest taki w zasadzie Practice, ale na czas. Replay, czyli powtórki, opcje, tutaj możecie sobie wszystko dostosować. No i macie opcję Practice, więc odcinki, jest ich dosłownie pełno. Przytrzymam strzałkę w dół. Są odcinki w Wielkiej Brytanii, w Polsce, na Madagaskarze, w Kenii. Jest ich po prostu pełno i tak naprawdę co update dodawane są nowe, a update'y są dosyć często. Na przykład pokażę wam jeden z najnowszych odcinków. Gdzie jest? New, o właśnie. Rościszów Walim, czyli odcinek w Polsce. Auto, jest ich również pełno, ale jako, że wiecie, autopromocja nie hańbi, to wybiorę sobie Citroena Xare KitKar, do którego mam malowanie z moim pięknym logiem i pokażę wam, jak ta gra potrafi wyglądać. To jest odcinek, który został dodany niecałe 2 miesiące temu. I jest to realne odwzorowanie odcinka, który jest na Śląsku. I jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to nawet będziecie w stanie widzieć moje inputy, czyli wiecie, skręt kierownicy i tak dalej. Ba, niektóre pluginy nawet w tej grze dodają, że możemy włączyć światło. O. Tylko, że tu jest ciemno, to te światło włączę. Wszystko jest dosłownie tutaj do zmodyfikowania od waszego panelu, na którym widzicie waszą prędkość i bieg, do notatek, które słyszycie przez które są mówione przez pilota, ponieważ może kojarzycie, ale pilot, który do mnie mówi, którego próbuję słuchać jednocześnie mówiąc do was. Nie zgasł. No, gdybyśmy mieli mniej szczęścia, to ten rajd by się już zakończył. Ale pilot, który do mnie mówi, to jest Nicky Grist, czyli pilot świętej pamięci Colina McRae'a. Swoją drogą Richard Burns, który swoim nazwiskiem sygnuje tą grę, również niestety no nie ma go już z nami, ponieważ miał bodajże raka szóstki. No i generalnie możecie tą grę modyfikować. Możecie nawet, jeżeli jesteście przywiązani do Dirta Rally, możecie sobie dać pilota, który jest w Dircie Rally, czyli bodajże Paula Colemana, i on wtedy będzie wam dyktował te różne rajdowe, wiecie, dyrdy mały, typu 7 prawy i do 6 prawy. Generalnie powiem wam, że jest to gra, która chyba jako jedyna wywarła wpływ na to, jak jeżdżę w rzeczywistości, nie? A, jeżeli widzicie taki czerwony ekran, znaczy, że kogoś zabiliście i zostaje wam przyznane tak zwane CFH, czyli Call for Help i kara 20 albo 30 sekund. Bo jeżeli przykładowo wpierdzielicie się w taki rów i nie jesteście w stanie samemu wyjechać, to musicie się zatrzymać, escape, call for help, takie CFH, i widzicie, że kibice wtedy wpychają wasz samochód z powrotem na drogę, a wy dostajecie tam 20 albo 30 sekund. Aczkolwiek, żeby stamtąd kibice nas wyciągnęli 20 albo 30 sekund, chyba skład musiałby być podobny do składu tego zawodów World Strongest Man w tym roku, ale no cóż. Wiecie, w Polsce są silni ludzie. Odcinki są różne od 800 metrów do 30 paru kilometrów. Generalnie, tak jak mówię, na brak odcinków nie będziecie narzekać. Ja jestem bardzo słaby w robieniu kilku rzeczy jednocześnie. Co to jest? Tura? Aha, szykana. No i tak jak mówię, najlepsze odcinki są właśnie w tym stylu, gdzie tak naprawdę jeżeli odpalicie sobie ten film w tym momencie w 360p, to myślę, że na spokojnie przeszłoby to jako po prostu normalny onboard. Natomiast, no cóż, niektóre, no w
niektórych rzeczach ciężko ukryć, że jest to gra z 2004 roku, ale jak to mawia Jurek Bogdanowicz, jeden z najszybszych kierowców właśnie RBR-a, jeżeli jedzie się wystarczająco szybko, to tych pikseli nie widać. Okej, okay, a teraz wam zaprezentuję, jak można tu jechać bez rozpraszania się gadaniem. Każda nawierzchnia jest odwzorowana, na przykład teraz widzicie, że wjeżdżamy na kostkę. Jest ona dużo bardziej śliska niż asfalt, na którym przed chwilą zacytrynialiśmy. Oczywiście warunki pogodowe również są różne, jak to w rajdach. Dojeżdżamy powoli do tych słynnych patelni walijskich, czyli miejsc, gdzie zbiera się pełno kibiców. No właśnie, to są chyba jedne z najsłynniejszych zakrętów w polskich rajdach. Bardzo widowiskowe. Zwłaszcza jeżeli przejedzie się troszeczkę bardziej odważnie niż ja. I dojechaliśmy do mety. I w tym momencie musimy, żeby zakończyć odcinek, możemy albo się zatrzymać i wrzucić luz, albo dojechać do tak zwanego PKC, czyli punktu kontroli czasu. I stanąć sobie obok tej pięknej kiji policyjnej. Czas 6:43. No i gdyby ten odcinek był częścią jakiegoś rajdu, to otrzymalibyśmy teraz tabelę z czasami i informacją, na którym miejscu w generalce się plasujemy. Także podsumowując, Richard Burns Rally. Polecam. Jeżeli miałbym wybrać grę, która doskonale wpisywałaby się w opis stary, ale jary, to byłby to chyba Richard.